Dzień dobry, witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa PGS Spójnia Stargard. Spójnia zwyciężyła 86-84. Z nami trener pan Marek Kukomski oraz zawodnik Daniel Szymkiewicz. Trenerze, poprosimy o kilka zdań komentarza do tego spotkania. Witam wszystkich państwa. Na wstępie gratulacje dla naszego zespołu, dla mojego zespołu, który w drugiej połowie naprawdę przetrwał ciężkie chwile, ciężkie momenty. To na pewno jest budujące, że po słabszym meczu z Treflem zagraliśmy tutaj dobre spotkanie całe. I całe 40 minut, można powiedzieć, że z jakimiś małymi, delikatnymi postojami. Natomiast 86 punktów zdobytych na wyjeździe, tutaj gdzie Legia dotychczas karciła różne zespoły, czy Toruń, czy Asseco, trzymała ich na niskiej ilości zdobytych punktów. Tak więc cieszymy się z tego, co zrobiliśmy. Tutaj gratulacje też na pewno słowa jakby wsparcia i podziękowania i no w sumie gratulacje dla trenera Kamińskiego, który znaleźli w miarę dobry sposób w drugiej połowie na to, żeby tą naszą defensywę oszukać. W czwartej kwarcie Skifit cały czas popował, kilka otwartych rzutów, natomiast my coś chcieliśmy zaryzykować i nam to przyniosło efekt. My się później też dostosowaliśmy i dowiedzieliśmy to zwycięstwo szczęśliwym rzutem, natomiast zwycięzców się nie sądzi. Dwa punkty w tabeli, kolejne zwycięstwo, cieszymy się, wracamy do domu. Dziękuję. Daniel, kilka słów od ciebie. Trener się tak rozgada, że ciężko jest coś dodać, ale no myślę, że najważniejsze, że gdzieś tam potrafiliśmy gdzieś tam utrzymać ten w końcówce przede wszystkim tą naszą przewagę, bo już byli blisko, a prowadziliśmy dosyć wysoko. Wydawało się, że gdzieś tam mamy to pod kontrolą, ale tak jak trener powiedział, że oni gdzieś tam też nasze proste straty popełniliśmy. Błędy, których myślę, że nie powinniśmy podjąć, ale no to jest jeszcze dopiero początek, to jest pierwszy mecz, także myślę, że bardzo dużo na pewno nam da taki mecz, gdzie był zacięty, gdzie myślę, że takie mecze są bardzo pożyteczne dla nas na przyszłość i no nic, no tylko cieszyć się, że wygraliśmy z mocnym zespołem na wyjeździe. Dziękuję. Czy są pytania? Redakcja. Ja mam pytanie, Karol Makowski, do trenera o liczbę strat. 19 to jednak trochę dużo na wyjeździe, to jest, rzuca się w oczy. Mówił trener o 86 punktach zdobytych na wyjeździe. Jakaś metoda na przyszły mecz, żeby to ograniczyć ewentualnie? Straty na pewno. Tutaj było tak, że to też obrona Legii jest agresywna. W dwóch pierwszych meczach można było zauważyć, że zespoły sobie nie radziły z tym. Natomiast no my gdzieś za dużo łatwych strat popełniliśmy, bo ja rozumiem, że jest wymuszona strata, że jest pressing, że jest podwojenie. Natomiast też mieliśmy kilka strat, 5-6, które mogliśmy wyeliminować. Gdzieś piłka, przekroczony out, przekroczona linia boczna, gdzieś ktoś się zakozłował, ktoś niepotrzebnie szukał podania do środka. Te rzeczy, o których sobie rozmawialiśmy, tak więc myślę, że będziemy w stanie to poprawić w przyszłości. Nie widzę pytań. Dziękujemy. Dziękuję panu. Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa PGS Spójnia Stargard. W tym spotkaniu Spójnia wygrała 86-84. Z nami trener Legii Warszawa, pan Wojciech Kamiński oraz zawodnik Grzegorz Kulka. Trenerze, zaczniemy od pana. Kilka zdań o tym spotkaniu. Gratuluję trenerowi Łukomskiemu i drużynie PGS Spójnia zwycięstwa. Prowadzili przez cały mecz z wyjątkiem kilku sekund w pierwszej kwarcie, więc myślę, że zasłużyli na to zwycięstwo. My po raz kolejny przegrywamy mecz w ostatniej sekundzie. Natomiast to nie chodzi o tą ostatnią akcję, chodzi o cały mecz od początku. Mieliśmy kłopoty z organizowaniem. Gdzieś uciekała nam koncentracja, nie graliśmy tego, co sobie co byśmy chyba chcieli, albo graliśmy takie, jak byśmy nie chcieli. I zamiast my się napędzać, napędzaliśmy różne gości. No cóż, drugi przegrany mecz, na pewno sytuacja niewesoła. Natomiast to jest początek sezonu i trzeba kilka rzeczy na pewno poprawić, żeby wrócić do grania. Do lepszego grania,
A żeby do tego lepszego rania wrócić, to trzeba przede wszystkim zacząć mocniej bronić. Dziękuję. Grzesiek, komentarz twój. Ciężko coś powiedzieć po drugim przegranym meczu w ostatnich sekundach. Natomiast no, gratuluję drużynie spójni. My nie mamy co zwieszać głów. Musimy ciężej pracować na treningach, wyciągnąć wnioski. Na pewno jest spory materiał do analizy. I tyle. Wracamy do hali, trenujemy i skupiamy się na kolejnym spotkaniu.